Pan Pomidor. Słynął z tego, że jako pierwszy w mieście założył restaurację, w której serwowano przepyszną włoską pizzę. Od samego początku panu Pomidorowi nie brakowało klientów. Wręcz przeciwnie, stoliki zawsze były zapełnione, a pan Pomidor kręcił wąsa i miał pełne ręce roboty. Pewnego poranka, gdy pan Pomidor jak co dzień wybierał się do pracy, jego oczom ukazał się straszny widok. Okazało się, że restauracja pana Pomidorka, która była jego całym dobytkiem, została zniszczona. Pan Pomidor był w wielkim szoku. W całym miasteczku nie było ani jednej osoby, którą mógłby podejrzewać o coś tak strasznego. Gdy pan Pomidor rozpaczał nad swoją stratą, nagle zobaczył niekończącą się kolejkę do innego food trucka, niejakiego Mr. Burgera. Pan Pomidor już się domyślił, kto stoi za tym strasznym rozbojem, którego dokonano w nocy. Jak wiadomo, pan Pomidor nie grzeszy rozumem, ponieważ głowę ma same pestki. Pełen żalu i nienawiści do swojej konkurencji, chwycił za broń i na własną rękę postanowił wymierzyć sprawiedliwość. Jeżeli cenisz moją twórczość i chciałbyś mnie wesprzeć zupełnie za darmo, wystarczy, że wejdziesz w zakładkę Sklep z przedmiotami. W prawym dolnym rogu naciśnij przycisk Wesprzyj twórcę, a w okienku wystarczy, że wpiszesz mój nick Gaming with Farel. Jeżeli to zrobisz, napisz w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Dziękuję ci bardzo. Uwaga, uwaga, ważny komunikat, już dziś możesz wygrać 10 tysięcy fałdolców zupełnie za darmo. Wystarczy, że wykonasz kilka prostych zadań, za które otrzymujesz punkty, które zwiększają twoją szansę na wygraną. Sprawdź link podany w opisie i spróbuj swojego szczęścia w grze. Cześć moi drodzy, z tej strony Farel, witam w kolejnym zwariowanym odcinku z trybu Plac Zabaw. Jeździ się ze mną Szaku TV. Siema. Michael YouTube. Siemaneczko. I Yoshihito Mayoshi. No cześć, dzień dobry. A jak jest po... To jest po japońsku czy po chińsku? Yoshihito Mayoshi? To jest pół po chińsku, pół po polsku. Moi drodzy, dzisiaj zagramy w kolejną super customową gierkę, która nosi nazwę Zemsta Pana Pomidorka 2. Niech się tak nazywa. Jak widzicie, pan Pomidorek ma na plecach frytki... starego, czyli frytki po panu hamburgerku. Jak wiecie, dowiedzieliście się z intra. Pan Pomidor zgładził pana hamburgerka. I teraz pan Pomidorek będzie się mścił na osobach, którzy nie szanują pomidorów i rzucają nimi... Gdzie jest jakiś pomidor? Tutaj. O! I rzucają nimi bezkarnie. A to są przecież małe stworzenia. Pan Pomidor po prostu jest zawiedziony. Słuchajcie, zasady konkurencji są proste. Startujecie z tej oto wieżyczki i musicie zrobić całe kółko, aż wylądujecie na wieżyczce tutaj za tą skałą. Okay. Na niektórych wieżyczkach jest ukryty sztucer, którego możecie używać. Ja strzelam do was z nowego działka. Okej. Okay. Mamy postawione nowe działko. Jeżeli jesteście na wieżyczce, nie mogę do was strzelać. Jeżeli lecicie, cała salwa w niebo od razu, aż się maszyna zagrzeje. W pierwszej rundzie używacie tylko lotni. W drugiej rundzie używacie tylko baloników. I nie używacie lotni, dobra? Kogo zestrzelę, po prostu się zabije o ziemię, oczywiście przegrywa. To co, zapraszam was na stanowiska i zaczynamy. Zapomniałem dodać, że osłony mamy na full, czyli mamy 100 HP i 100 Kevlara. Grawitacja jest ustawiona na niską. Panowie, jeszcze jedna ważna rzecz, jak lądujecie na kolejnej wieży, musicie wejść na samą górę i dopiero zeskakujecie. Nie ma tak, że wylądujesz w połowie schodów i lecisz dalej. Zrozumieliśmy się? Tak. Okej, okay, no to... Jesteście gotowi na śmierć, bo pan Pomidorek jest, kurczę, bardzo rozścieczony i za te wszystkie jeszcze pomidorki. Jak? Za ten ketchup jest bardzo rozścieczony. To co, zaczynamy, go! Możecie lecieć po kolei jak chcecie, nie? Kto pierwszy? Michael, proszę. Alfabetycznie, dawaj. Tak, Michael. Yoshi ma najlepiej, ostatni. Leć alfabetycznie. Według mojego alfabetu jesteś pierwszy, a Yoshi drugi. Kurde. Wow! Uniki! Dobra, dostał. 40. 80. A ja na spokojnie. No! Wieża się popsuła! Niechcący! Teraz ja nie zacznę. Okej. Okay. O, jak dostał! Kurde, nie widać was!
To dobra, gdzie ja się mam teraz podziać? No to obojętnie, gdzie sobie na chwileczkę stań. Tutaj, gdzie może odblokowałeś mi punkt kolejny. Ojej, 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 nie strzelaj. Uuu. O kurde, jak strzela. Uuu, powiem wam, że tutaj im dalej, tym ciężej. Ty, ten już leci. A jak? Pewnie w ogóle nie strzela. O, przyjął, przyjął. Teraz przyjąłem. Czy wy przypadkiem nie macie tutaj sztucera? No właśnie. Co jedną wieżę, jeden strzał. Okej, okay, no spoko. A ty się nie ruszasz, no to przecież... No ja czekam, aż któryś poleci, nie? Dobra, to od tej kolejnej wieży mogę strzelać, dobra. O stary. Wiecie, jaki jest, jaki to ma rozrzut? Jest ciężko, trzeba chyba pojedynczym strzałem strzelać, dobra? Oj, Michael, nie przejmuj się, teraz go trafię. I tutaj jest teraz najgorzej, bo tutaj będę zaramiał drzewo. No to dawaj. Jeden może lecieć, drugi może strzelać, wiecie. Możecie baitować mnie, nie? Oczywiście. Uuu, miss! Czemu nie dostaję w głowy? Oooo, doszło. No nie! Dawaj, tak. Jeszcze ma ile wieżyczek? Raz, dwa. Może raz strzelić. Może sobie okienko zbudować. I tak do ciebie nie strzelam. Ale ja mam drugie sztuczne, to mogę dwa strzały? Czy no dobra, możesz oddać dwa strzały i tak czekam na twój ruch. Michael, zapraszam do klatki. No właśnie idę. Ale nie ma liby wszędzie. Ej, to jest niemożliwe. Teraz musisz leczyć. Gdybyś oglądał mój odcinek z testu armatki, to byś wiedział, że armatka, jak trafiasz w celownik, to odbija. A się zdziwić oglądałem. Ty. Dobra. Ostatnia, ostatnia baza i wygrywacie, chłopaki. A tu kolejny, czy mam trzy strzały? Tak, teraz masz trzy strzały, no. Wow, popsuł armatkę. O, chyba się udało, no. No nie wiem właśnie, jak to zaliczyć. Dobra, to teraz jak trafisz mnie i zabijesz, to się liczy. Ale śmiesz nie ruszać chyba, co? Nie no. Nie, dobra, to poczekaj, stawiam tą armatkę jednak. Podłogę po prostu rozwalili. Dobra, dawaj. Albo zdobywacie jeden punkt, albo nie. Jedziesz. Dobra. Ja, kurde. Znaczy, czekaj, czekaj, możesz strzelić jeszcze dwa razy, zapomniałem, bo tam to się nie liczyło po prostu. Okej. Okay. Dobra, teraz trafiam. Nie ma co, przez głowa. Amator. Yes! Yes! No, yes! Pan Pomidorek zemścił się. Okej, panowie, to co? 1-0 dla pana Pomidorka. Teraz zapraszam was na swoje stanowiska. I w tej rundzie używacie tylko balonów, ale za to każdy może strzelać ze sztucera. Michael Jackson. To są nawet glaplele, tak. To ćwiczki. Glaplele. Kurde. Glaplery. Sam nie się śmiał ze mnie. Dobra. Tak. Mawiaj, bo to powiedziałeś tak dwa razy, myślisz już szanie teraz. A macie glaplele, że później ewentualnie... Ty u mnie jesteś cały... Co jest? Ty, coś się zbagowało. Ej, pary, ty u mnie jesteś takim gigantycznym pomidorem. Nagraj, nagraj. Odpal OBS-a, nagraj, tak. Zobaczymy. To jest kurwa. Ja to ciekawe, czy na powtórce będzie tu widać. Nie będzie pewnie, ale, ale nagraj. Giganta, ej, to będzie do odcinka, nie? A czekaj, zatańczę. Ty duży jesteś, jak stanowisz, co jest? Jakiś coś zatańcz? No tańczę. Nie ruszasz się u mnie. Mi się nie ruszasz. To jest. No. No to zapraszam. Każdy może strzelać ze sztucera ile chce. Bo balony oczywiście są wolniejsze. Jak ze strzelę, masz nie odpalać lotni, mordo. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Ojojoj! I na każdym punkcie muszę lądować, tak? Tak. Jak kruje. Witam serdecznie. Nie. Dobra, musi ostygnąć armatka trochę. Nie wiem. O, o, o. O, nie, Farel, nie, 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 nie. Chciałam z armaty, jak to wygląda? Nie, 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 ja nie powiem, jak to wygląda, Farel, jak to strzela. Ej! Dobra, czekajcie! Zniszczyli mi działko!
Jeszcze szybko, panowie. Dobra, to macie wtedy czas, jak zniszczycie działko. Tylko nie niszczcie ich za mocno, zaraz zabraknie do serii. Nie, to zwykły zrzut, ja myślałem, że to tego, wiesz? Ej, to jest tak niecelne. Ej! Kto to tak dostał, że balonów nie roz... Ale dobrze, że nie oszukałeś, dobrze, że nie oszukałeś. Oszukałem, no nie odpowiedziałem. Nie, pomidor strzela mnie z fleta. Z fleta strzela? Tak, nagraj, no. Dobra. Dobra, lecą kolejne chłopaki. Ten jak go zniosło tam do góry w ogóle. Czy stary, nie idzie tego? Ej, ale jest ciężko z tymi balonami, dajcie spokój. No, fajnie. Nie, no, łatwiutko. Cała seria! Jesteś chyba za daleko. Kto tak wysoko poleciał i zgubił balony? Nie, nie strzelaj! Pękaj! Dobra. Jest, jest, jest! Kto to był, Yoshi? Ja. Bo mam streamer ustawiony, mogę to zmienić, kurczę. Rozwalili mi znowu działko. Dobra, czas, dawaj, dawaj. O, no, 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 szybko postawił. Ten jak na balonie ląduje. Ty, nie stracił hapsów. Rozłożyłem je. Nice. O. Było blisko. To może byśmy to rozwalali i tak lecieli. Hej. No nie, 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 nie. No, 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 no. Yes! No nie. Michael YouTube. A, po prostu ty Yoshi masz ustawione na streamera. Dlatego nie widać twojego name'a. No. Serio? Tak. Ustawione, no. O, no. Yeah! Nice, panowie. Balona mi ciężko. Trzeba zrobić rundę numer 3. Okej, moi drodzy, czas na rundę numer 3. Tym razem chłopaki będą używali grapplerów. I, no mogą, i mogą strzelać dowolnie ze sztucera. To co? Zapraszam do tańca. No i teraz lotnia. O, o, o. Stary, ubiłeś się na mnie. A byłeś pierwszy po prostu. Wow, wow. Wow, 40. 40? Jestem. HP mi zostało. Odbijam, jestem tytanowy pomidor. Dobra, dobra, amatorka. Amatorka. No to ładnie, żeście to popsuli. Grapplerem się naciągacie i poszedł. To mnie został, rozczałaj. Nie! Zlikwidowali działko. Szybko. Wow, ale się wywaliłem. Nie wiem, gdzie jest trzeci. A, tu jesteś. Dobra, czekam, nie mogę teraz strzelać, bo jesteście na tym, dobra. Jazda. Ej, panowie, wygramy to, wygramy to, wygramy. To już będzie inny do wygrania, no. Dobra, dawajcie, strzelamy, strzelamy. Likwidujemy go, szybciutko. Ktoś jeszcze, kurczę, został, dobra, jest. Dostałem! Pierwszy hit! Dostał armor ode mnie, dostał armor. First blood. Pamiętajcie, że w działko najlepiej się strzela od boku. To jest najłatwiej strzelić. Uciek gdzieś mi, dobra. Kurde, skubany. Dawaj, Michael. Kurde, kładuje, ty. Teraz się wkurzył. Teraz się wkurzył, a jak? Siemanko. Dawaj, 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 dawaj. Ty! Nic nie trafiłem, dobra, teraz pojedynczy strzał. Tak nie trafiał. No ty akurat dostawałeś całą serią. Dobra, nice. Kurde, przeszedł. Nie! Nie mam, nie mam działka, nie mam działka. Pan pomidor już nadjeżdża. O nie. Jesteśmy zgubieni. Jesteśmy zgubieni, tak? Ej, nie strzelaj do mnie! Nie to, nie to, nie to, nie to! Aha, jeden został tam.
O nie, 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 A? Ale teraz wylądował. Kurde. Ten może mnie od lewej podhaczyć troszeczkę. No wy możecie strzelać, nie? Macie do tego pełne prawo. Ja mogę odbijać tylko kulę. Nie mogę teraz was strzelać, jak jesteście na tym. Dobra, wyleciał. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw. 29 kawałek. Dobra, jest. Tego nie widziałem, kurczę, jak poleciał. Najgorzej. Nie mam takiego kąta tutaj. Widzenia. Okej, tutaj, dobra. Teraz tutaj tak na blisko musimy, o kurde. No, teraz ktoś tutaj... Tu ktoś chciał mnie trafić, dobra. Cześć. Siema. Leci. Jest! Jest, 80, heada! Kurde, miałem 30 HP, było tak blisko. No nie, Yoshi, dawaj. Dawaj, dawaj, yes! Pomidor zwycięża! Pomidor zwycięża! Okej, to co panowie? To by było na tyle z tego odcinka. No niestety ludzie... Wow! Niestety ludzie nie dali rady zemście potężnego pomidora. Ja przypominam standardowo o zostawieniu łapeczki w górę, jeżeli się podobało. Subskrypcji kanału, dzwoneczkiem wbijajcie również na kanał Yoshiego, Shaka oraz Michaela. Wbijcie również na mojego Instagrama oraz najlepszego Discorda w Polsce. Wszystkie linki do naszych social mediów macie w opisie tego filmu. Ja dziękuję panowie za pomoc jeszcze raz w dzisiejszym odcinku. Wow! Trzymajcie się! Yo!